Dobry wieczór, Polsko. Ryszard Makowski. Moim gościem dzisiaj jest Arkadiusz Gołębiewski. Przedstaw się, jakbyś się przedstawił. No tak, tak to po hollywoodzku jakoś, bo jesteś filmowcem, tak. Więc jakieś takie hollywoodzkie wejście by się przydało. Dobre zawołanie, bo dobry Polsko, a trzymam filmy Polska i wydrapane z niepamięci, więc myślę, że jest coś, co mnie łączy z Polską, tym, że z polskiej historii wydrapuje najróżniejsze nieodkryte ciągle historie polskich rodzin, polskiej złożonej historii. Myślę, że to, że docieram do różnych świadków historii, że podejmuję w swojej twórczości różne filmy, które opowiadają o tej polskiej drodze do wolności, ale również animuję całe środowisko w jakiś sposób z przyjaciółmi na festiwalu NNW, jest to jakimś takim znakiem w ostatnich latach rozpoznawalnych mojej skromnej osoby. Czyli nie jestem już podróżnikiem, nie jestem fotografem, a raczej jestem animatorem. No, ale, animatorem? No ale to się zawsze stało kojarzy, na starość, to się no. Zawsze kojarzy z Bolkiem i Lolkiem. No tak, że coś się zanimowało. Oby nie było z Bolkiem. Z Bolkiem nie mieć nic wspólnego. Z Lolkiem. Każdy by wolał. Olek, Lolek, też trzeba bardzo. Kłopot z tymi bajkami naszymi mamy. No ale ty jesteś, jesteś wykształconym filmowcem. No. Jesteś operatorem filmowym wykształconym po szkole. Tak. To chyba trochę pomaga w tej branży, prawda? Czy nie? Nie, no to różnie bywa. Na pewno są różne opinie na temat wykształcenia, że wykształcenie w danej branży może pomagać, a może nawet trochę ograniczać. Ja jestem za tą szkołą, że wykształcenie pomaga, że uczyć się trzeba. A ty jak uważasz, że to wykształcenie, które tam odebrałeś, to pomaga ci w tej branży? Czy nie sądziłem, że kiedy idę do szkoły, że będę zajmował się właśnie tematyką bardziej polskiej historii najnowszej. Tak? Kiedy zacząłem do szkoły, to chciałem robić, chociaż bliższe zawsze było chyba kino takie, można porównać do bardziej Feriego, Kolskiego rzeczy, ale sprostało się tak, że stałem się swego czasu w latach 90. jestem posiadaczem kamery, powiedzmy profesjonalnej, wtedy był na mini DV i to dało mi absolutną wolność. Mogę jeździć po świecie, mogłem brać tematy, jakie chcę. Spotykałem różnych świadków historii, różnych cyrkowców, twórców ludowych, którzy po prostu mieli to swoją duszę i stwierdziłem, to można o tym wszystkim opowiadać. I to sprawiło, że z operatora, który chciał robić filmy fabularne, w sumie zrobiłem dwa, jestem autorem do dwóch zdjęć do dwóch filmów fabularnych, ale no stało się, że ta niezależność, robienie swojego i ta możliwość brania, nie czekania, że cały system, telewizja, studia filmowe, trzeba chodzić, czapkę tam ściskać, pukać, wyrzucają drzwiami, wchodzenie. Nie miałem takiej natury, ale stwierdziłem, że można robić swoje i myślę, że to sprawiło, że z czasem zacząłem zajmować się właśnie tematami, często nieodkrytymi, tak, ale to dało to, że posiadanie tej kamery dało możliwość robienia tematów, które rzeczywiście gdzieś tam w duszy grają i nie muszę chodzić i pytać po 50 razy kogoś, czy ktoś chce, czy pani Arku, a może damy, panu może nie damy, może damy, a potem zabierzemy, a zróbcie tak, a zróbcie tak. Nie, no figa z makiem, no robię, ponieważ uważam, że to jest ważne i po latach to robienie swojego absolutnie procentuje. Ale chyba życie filmowca wbrew pozorom nie jest łatwe. No. Jest to na pewno taka romantyczna przygoda, no bo jednak się ten świat opisuje obrazem, prawda? Natomiast no, żeby te filmy zrobić, to tych filmów tak dużo nie powstaje. Żeby gdzieś tam rzeczywiście znaleźć się w jakiejś ekipie, która coś znaczącego robi, no to już jest bardzo trudne chyba, nie? Myślę, że to tak oczywiście wygląda, bycie filmowcem, aktorem, skończyć szkołę filmową, to jest rzeczywiście taka marzeniem. Mnóstwo osób stara się, żeby się dostać i nielicznym się to udaje, ale myślę, że później jest to bardzo ciężka rzeczywiście sprawa, że duże jest ciśnienie, duże są ambicje, szkoła rozbudza takie potrzeby robienia sztuka, po czym kończy się szkołę i co? I po prostu telewizja, gardzimy szkołą, przecież nie będziemy operatorami biegać w taju gdzieś z kamerą, będziemy robić newsy, bo jesteśmy od sztuki, ale to potem co? To sztuka, trzeba, mamusia nie daje, tatuś nie daje i trzeba po prostu jechać do dużego miasta, utrzymać się i trzeba z czegoś żyć. Zaczynają się dramaty. Myślę, że dzisiaj troszeczkę jest łatwiej, ten rynek się zmienił, ale kiedy ja kończyłem szkołę w latach 90., no to zaistnienie no, w dużym filmie dużym było wyzwaniem, ale też i w telewizji za bardzo
bardzo nie chciały takich mądrali, którzy przyjeżdżają i szukają tu takie światło, tu kamera, obiektyw, rzeczy. No i to te nasze takie uniesienia, robienia wielkiej sztuki, okazuje się, że tak schodzą i trzeba walka o przeżycie, więc myślę, że też jest tak, że dużo osób wyjeżdżało za granicę szukać swojej drogi. Obserwowałem szczególnie kilka koleżanek po wydziale aktorskim, ale w ogóle też rozbudzonych, co grać, a tu potem rzeczywistość nie ma, albo i co wtedy, tak? To kiedyś Andrzej Mleczka. Duże dramaty, no, jeszcze, to nie jest tak, że pięknie wszystko. No. Jak się jeszcze tam troszkę częściej spotykaliśmy, to on tak mówił, że idzie się do szkoły teatralnej z nadzieją, że się będzie grało tam jakiegoś Hamleta, tak, albo będzie grało się Ofelię, a potem się gra Gąskę Balbinkę na zastępstwo w Częstochowie w Teatrze Ziemi Łódzkiej. Tutaj Częstochowa i Teatr Ziemi Łódzkiej oczywiście są tak, no, dla żartów zrobione, bo nie wiem chyba, czy tam jest Teatr Ziemi Łódzkiej w Częstochowie, chyba go nie ma, no ale to miał być żart, mogła być równie dobrze Ziemia Białostocka. Natomiast rzeczywiście nie jest tak łatwo, ale ty jesteś przykładem trochę takim, że jednak, że warto walczyć, no. Bo ty w zasadzie wywalczyłeś ten swój festiwal, który jest festiwalem w tej chwili niezwykle znaczącym. Tutaj mam nawet podgląd, że to są wspaniałe nagrody. Nagroda imienia Janusza Krupskiego, nagroda dyrektora festiwalu, to chyba twoja, prawda? Tak. No, jest jeszcze konkurs radiowy nawet, co w festiwalu filmowym trochę mnie nawet zdziwiło. No ale jest dobrze. Konkurs literacki. Jest konkurs literacki, no, ale literacki, no to jeszcze jest, rozumiem, bo można, film, tak, bo można to przełożyć potem na obraz, prawda? Natomiast radiowy, no to już tak jako film. Nie, no wszystko jest... Nie, to wszystko jest ważne, bo... Nawet widzę, że jest nagroda specjalna prezesa TVP. Jest, też, no, również to... od 3 lat. Jakby, no, jedna z ważniejszych od strony finansowej. Znaczy wszystko jest po to, tak naprawdę ten festiwal, trochę jak opowiadałem na początku, pół żartem, pół serio, o tej kamerze, która dała mi taką pewną niezależność realizacji swoich planów. Też w pewnym momencie zderzyłem się z rzeczywistością, kiedy zacząłem robić filmy właśnie opowiadające o polskiej drodze do wolności. I zobaczyłem, że mimo że jest kilka tych filmów, nie ma ich wiele, tak jak teraz jest, ale było kilka tych filmów, powstaje w ciągu roku i one zupełnie nie mają szansy zaistnieć na żadnym z wielu festiwali filmowych, ani Kraków, ani Kielce, to ani Człowiek w zagrożeniu. Tematyka owszem gdzieś była, Paweł Marcel Boziński opisują, Andrzej Titkow, ale to taka zamknięte grono, środowisko, które oceniają, te filmy można, tych nie można, ale opowiadanie o tematyce podziemia niepodległościowego, jak dzisiaj już wiemy, żołnierzy wyklętych, to było tematem 13-15 lat temu absolutnie gdzieś tam tabu. I zrozumiałem w pewnym momencie, że jakbyśmy nie zrobili od strony artystycznej ten film, to jednak ta tematyka nigdy nie będzie doceniana i nie będziemy zapraszani, więc wiedziałem, że nie ma co płakać, że nie ma miejsca na tych festiwalach, tylko może zróbmy miejsce dla siebie, gdzie będziemy pokazywać te filmy, ale od samego... Ale na pewno proste to nie było. Nie? Ale nie było, ale też od samego początku chciałem, bo ja wcześniej, zanim zrobiłem ten festiwal, to odziedziczyłem po takim swoim przyjacielu z Australii, który wrócił, Lechu Mackiewiczu po Czakusiu, Felinianę, festiwal o Felinim. Tak, po prostu, tak, tak, no. Pamiętam takiego aktora. Tak. I zobaczyłem wtedy ci koledzy z Australii, Wynanty Nosul i Czako, którzy wrócili po latach z Australii, oni właśnie przyjechali do Polski tacy pełni nadziei, że można w latach 90. robić swoje filmy fabularne. Jeden film zrobili, Rozwód, Odrobina Szczęścia, Miłości, jeździli po świecie pod tym filmem. Potem zrobiliśmy film 4 w 1, pokazywaliśmy w Gdyni na festiwalu jako pierwszy film zrobiony niezależnie na beto i części na mini DV, przebity na 35 mm, jako pierwszy polski film, pełen metraż 96 minut, potem kolejny, to tam, i się okazało, że jednak to środowisko filmowe w Polsce jest tak zamknięte, myślę, że podobnie cały czas jest dzisiaj, że nie ma miejsca, żeby ktoś z boku wszedł z jakąś energią, z jakimś propozycją, że można zrobić poza tym systemem uklepanym ten film. Ale od nich się, realizując zdjęcia do tych dwóch filmów, nauczyłem się, podpatrywałem, to zaraziłem się taką niezależnością, więc oni też przywieźli ten festiwal Feliniada i zobaczyłem, że też można robić swoje, honorować ludzi, którzy robią swoje, i wiedziałem, że kiedy jest taka luka na naszym mapie tych wielości festiwali, żeby upominać się o tą historię, troszeczkę robiono inaczej, opowiadano niż to w trzeciej RP przez lata opowiadano, powiedzieli po swojemu tą historię, a widać, że jak dochodzimy do tej historii, ta historia jest bardziej złożona, nie mamy tylko dwóch, trzech bohaterów, tych konstruktorów trzeciej RP, ale
ale jest mnóstwo bohaterów, Krzysztof Wyszkowski, Anna Walentynowicz, osoby zupełnie zapomniane i trzeba... No i takie... nie tak zapomniane, w czasie z nim widzieliśmy, ale, z Krzysztofem Wyszkowskim. Ale wtedy, ja mówię o historii z, powiedzmy, 98, 2001, drugi rok, tak, kiedy dziś robi. I wtedy stwierdziłem, że raz, że mamy, ta kamera daje to możliwość, że możemy upominać i dokumentować świadectwa osób, które jeszcze żyją. Tak zacząłem dokumentować żołnierzy 5. Brygady Wileńskiej, jeżdżąc razem z Grzegorzem Wąsowskim, odsłanialiśmy pomniki w różnych miejscach w Polsce. To właśnie dzięki Demianowi Białostockiemu, pierwszemu wnukowi pułkownika Oziewicza, jeździłem, wskazywał mi, gdzie żyją jego podkomendni, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, i nagrywałem. No i wtedy, stając z tą kamerą, kiedy oni się rozglądają, czy już rodzina nie słucha, zamknięte są drzwi, zaczęli opowiadać historię. I wtedy było dla nas, jak filmowców, było to rzeczą taką dosyć nowopoznawczą. Ale, historia, ale, że ale mamy... tu ci wejdę w słowo, bo jest w ogóle ciekawa rzecz, że o tych żołnierzy wyklętych to upomniało się takie pokolenie chyba jeszcze, no... nawet nie jedno młodsze ode mnie, tylko ze dwa młodsze, że młodzi ludzie się upomnieli o tych żołnierzy wyklętych. To jest niesamowite, bo przecież u nas ta propaganda zachowywała się przez wiele, wiele lat jak propaganda komunistyczna, prawda, że żołnierze wyklęci, to jednak to były to bandy i lepiej o tym, które tam się nie zawsze zachowywały wobec ludności tak jak trzeba. I cały czas jednak było to, nawet już w tej trzeciej RP przez wiele, wiele lat, dopiero, przecież chyba dopiero po 2000 roku zaczęło się jakieś właśnie hołubienie tych żołnierzy wyklętych, w których znaczy, oczywiście na skalę, no, bardzo dużo pracy jako taką wykonało środowisko warszawskiego NZS-u, tak, skupione wokół Mariusza Kamińskiego, dzisiaj szefa służb, którego później powstała Liga Republikańska i fundacja później Pamiętamy również, tak, to oni, Zleszek Kołakowski, Adam Borowski, właśnie Rzesiek Wąsowski, którzy pierwszy album, ale wtedy wymyślono jakby w ogóle, no, pierwszą wystawę w Warszawie w 92 roku, żeby zrobić o tych żołnierzach, tak, i wtedy na znak pewnego protestu na to, że mamy względnie 2 lata wolności, można mówić o 3, a ciągle nie możemy o tych tematach przywoływać, bo są napiętnowani. I więc wtedy w środowisku powstało, jak ich nazywać, wtedy Czarek Kerwowski jakby rzucił hasło, może będą to żołnierze wyklęci. I tak się zaczęło. Ale ta droga Fundacji Pamiętamy, wydawa od pierwszego albumu, poprzez kolejne obeliski, których dzisiaj chyba około 30 staraniem Fundacji Pamiętamy zostało odsłonięte. Dzisiaj stało się to już ruchem takim masowym, prawda? Ale te lata właśnie... 90. przełom wieków był takim tym, jeszcze to było absolutnie ofowym działaniem i to robiło osoby naprawdę nieliczne. To było niesamowite, jak zwanialiśmy się, i tutaj pośrednio jego Niezińskiego trzeba podjechać, pod Lidię Lwow-Eberle, no takich wszystkich poznawałem nie jako osobistości, których dzisiaj znamy, tylko poznawałem jako osoby, które jeździły i uświetniały swoją obecnością te ciągle ważne wydarzenia lokalnie, ale to ciągle gdzieś takie w skali kraju zupełnie pomijane. No i to była taka rzecz, uważam, że taka ciężka praca, która u podstaw była wykonana wówczas przez środowisko właśnie związane przy Grzegorzem Wąsowskim, Kazimierzem Krajewskim, Tomaszem Bobuszewskim, czyli takim tworzącym się IPN-em, którzy wykonali bardzo dużą pracę, Leszkiem Żebrowskim, który równolegle, żeby poszerzyć tę świadomość. I myślę, że świętej pamięci, kiedy Lech Kaczyński podjął tę decyzję, że właśnie 1 marca będzie dniem pamięci o tych żołnierzach wyklętych, a potem Bronisław Komorowski podpisał tą ustawę, stało się coś, takie pewne uwolnienie całej energii, która przez lata była. Tak? No tak, ale pierwszy festiwal, tak, no ja na przez... który no, poświęcony tej tematyce, to dopiero zorganizowałeś w 2008 roku. No. Tak, no oczywiście. I to ile czasu już tego PRL-u BIS przeleciało, no, prawda? Tak, no, to też był taki okres jeszcze, dzisiaj się mówi, że dajmy sobie spokój z tymi żołnierzami, już wszyscy wszystko wiemy. No po prostu niewiele, ciągle niewiele wiemy. Jest rzeczywiście taka eksplozja, moda na przywoływanie bohaterów w swoich lokalnych środowiskach. Marsze rzeczy, cały proces profesora Szwagrzyka na Warszawskiej Łączce też uruchomił to, ale też mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, kiedy zrobiłem właśnie tutaj nad moim takim, przyniosłem ten swój pakiet filmów między i zaczynam filmem Kwatera EU, tak, bo to jest jeden z ważniejszych filmów. I to kiedy byłem, przychodziłem z kamerą w 2012 roku, to tak naprawdę ja czy Andrzej Wyrozemski, którego zapraszałem, żeby realizował ze mną zdjęcia, jak ja nie mogłem być, czy któryś inny z kolegów, to mnóstwo filmów
osób przychodziło, poklepywali mnie po ramieniu, mówili: Arek, ty jesteś farciarz, możesz sam sobie po prostu, jesteś szefem i możesz po prostu realizować. Ale sam sobie to wypracowałeś. Ale przez dlaczego koledzy nie przychodzili z kamerą, nie wynajmowali pana Andrzeja i inne osoby, płacąc po, nie wiem, 400-600 zł za taki dzień zdjęciowy? To nie są jakieś duże pieniądze, jeśli prowadzi się. Ale trzeba je mieć. Ale ja nie mówię o takich osobach, które gdzieś chcemy, tylko mówię o takich producentach, którzy przychodzili, no, cykliczne materiały robili do telewizji, ale tu byli bezradni, bo są zawodowcami, że jeśli nie dostaną złotówki, to nie zainwestują swojego 50 groszy, tak? Ja jestem zawsze osobą taką, która inwestuje w temat, jeżdżę, dokumentuję, więc tych tematów mam mnóstwo. Część z nich pewnie już nigdy jako filmowo nie powstaną, ale dzięki temu, że mam te różne notacje od Finowskiej, o różnych osobach, no to jest jakby, wiem, że to już... To zadam takie głupie pytanie. Nikt tego nie robi, ale to dało mi... Przez te lata festiwalu ile tych filmów? No czy masz to policzone, czy to już jest w zasadzie taka masa, że to trudno tak wyrazić i wszystkie spamiętać. No i powiem, że mogę powiedzieć bardziej, jak się przez te lata się zmieniało, tak? I też mamy też jako zespół festiwalu naszego NNW, mam takim poczucie, że w tym roku na festiwal wpłynęło chyba 74 filmy. Rok temu było około 100. Tak, filmów. Czyli tych filmów, które wpływają, znaczy było tak, że na początku oczywiście, kiedy zaczynaliśmy w 2008 roku, to większość filmów, niby pierwsza myśl stworzenia festiwalu właśnie to, żeby zrobić festiwal o żołnierzach wyklętych, ale jednak taki mój zmysł bardziej mi, ale no... biznesowy mówi, no ale to przecież za dwa lata skończy się film, nie będziemy mieli co pokazywać, więc od razu stwierdziłem, że będziemy opowiadać o okresie 44-89. I na początku, przez pierwsze 2-3 lata, tematy związane z podziemiem niepodległościowym, to rzeczywiście było mało. To Jurek Zalewski na pierwszej edycji festiwalu pokazał, no, taki powiedzmy próbę filmową, Elegia na śmierć Roya, oraz już nie pamiętam o odnalezienie, obłąkanie... Nie, inaczej. Grzegorz Brał zrobił taki pierwszy film o ekshumacjach, o profesorze Szwagrzyku, który robiony był. I to tak naprawdę były może jeszcze dwa jakieś filmy, ale to była absolutna mniejszość. To większość były opowiadane ciągle jednak z okresu Solidarności na przykład, ale też no, pierwszy Złoty Opornik również dostał wtedy Piotr Zaremski za film Więźniarki, tak? Czyli o kobietach właśnie Ewa... Kubasiewicz, inne osoby, które nie były internowane, tylko siedziały lata w więzieniu, a potem Australia, Kanada, w różnych miejscach, więc on taką tytaniczną pracę wykonał, jeżdżąc po świecie i dokumentując ich świadectwa. Długi film, ale uważam, że wartym takim zapisem. No i to właśnie, to był ukłon, ten filmy pokazały, jaki jest potencjał środowiska, żeby... Wiele osób robi te filmy, ale one są ciągle gdzieś Ale one są cały czas niszowe. No. Ciągle by nie było. Ale z czasem, kiedy stworzyliśmy to miejsce, że można pokazywać tę tematykę, z każdym rokiem lawinowo tych filmów przybywało, więc w pewnym momencie, myślę, odkąd byliśmy w Gdyni, dziś tak już powiedzmy 11-12 rok, zaczęło przybywać znacznie tych filmów opowiadających o podziemiu niepodległościowym. Dzisiaj rozszerzyliśmy, festiwal jest o Polskiej Drodze do Wolności 39-89 i widzę, że zaczynają to się równoważyć, że więcej jest filmów robionych znów o okresie II wojny światowej i inne tematy o okresie Solidarności, o latach 60. I to, no i to jest temat, w ogóle penetrowanie jakby tych tematów jest znacznie głębsze i dojrzalsze. Już myślę, że tak przynajmniej od 2 lat nie przysyłane są filmy, znaczy są ciągle jako takie ciekawostki, że środowisko gdzieś znajdzie ważny temat, niemniej jednak tematy są coraz wyższe i co widać, że ten poziom się znacznie profesjonalizuje. No myślę, że też zasługa tego festiwalu, że podnosimy poprzeczkę. Z 30 filmów dopuszczanych do konkursów w tym roku dopuściliśmy tylko 23. Owszem, pokazujemy też w ramach Panoramy inne filmy, ale uważamy, żeby robienie, zajmowanie się tą tematyką i to jeszcze w takich czasach, kiedy są możliwości pozyskiwania środków, że do nas zobowiązuje, żeby robić bardzo dobre filmy, a nie tylko tematy przywoływać. Ja też uważam, że bardzo dobre filmy są konieczne i porozmawiamy o tym za chwilę.